Cześć, dzisiaj chciałem Wam przedstawić nowe mieszkanie w mojej ofercie. Ulica Wiejska 68A, dwa pokoje z oddzielną kuchnią, 47,6 m2. Świeżo po remoncie, wymienione okna na nowe trzyszybowe, więc mieszkanie jest ciche i ciepłe. Czynsz jest niski. Czy kupiłbyś to mieszkanie dla siebie, czy pod wynajem? Każda opcja jest dobra. Osiedle jest przystosowane do życia, do wynajmu. Pełna infrastruktura, bary, sklepy, przedszkola, szkoły, obok Politechnika i Uniwersytet w Białymstoku. Do centrum zaledwie kilka przystanków. Chodźcie, pokażę Wam tą nieruchomość. To jest naprawdę świetna oferta. Przedpokój mamy dość przestronny, miejsce na dużą szafę lub zabudowę. Obok przechodzimy do sypialni z widokiem na dziedziniec. Sypialnia ma około 10 m2, więc wejdzie tu i łóżko, szafa, toaletka, najróżniejsze rzeczy. Obok mamy oddzielną kuchnię z widokiem na zielony, cichy dziedziniec. Okna, jak mówiłem, są wymienione trzyszybowe, więc jest bardzo cicho. Kuchnia, dąbki kora na górze, na dole, skalny lub jakieś cappuccino. Tutaj mamy łazienkę, witajcie, to ja. Kolor prawdopodobnie oliwkowy, jestem mężczyzną, więc różnie bywa. Duży prysznic, miejsce na pralkę, blat, umywalka. Teraz przechodzimy do salonu lub drugiego pokoju. Można tu postawić narożnik, kanapę, RTV-kę, cokolwiek. Jeżeli jednak mieszkanie będzie wynajmowane studentom, to będzie drugi pokój, gdzie będzie biurko, łóżko. Tak samo sypialnia druga będzie służyła jako oddzielny pokój. Dzięki oddzielnej kuchni możemy to zrobić.